Znany jest z szyderczych i ironicznych komentarzy na tematy związane z gwiazdami i celebrytami. Dzieli się nimi między innymi w polityce, na której łamach publikuje felietony PT, Mea Pulpa, czyli kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego. Często wyśmiewa w nich polskich celebrytów, drwi z wydarzeń show biznesowych. A jego słowa odbijają się szerokim echem w sieci. Nie inaczej było i tym razem, kiedy wśród kilku, krótkich komentarzy znalazł się ten o. Przejście komentatora sportowego z telewizji publicznej do komercyjnej okazało się świetną okazją do wyśmiania jednego z flagowych programów TVN7. Kuba Wojewódzki w swoim felietonie przypomniał, że Sebastian Szczęsny zdecydował się na zmianę pracodawcy po 17 latach. Dodał, że dziennikarz będzie komentował rozgrywki Pucharu Świata w skokach narciarskich, po czym złośliwie nawiązał do formatu randkowego TVN7, w którym uczestnicy szukają miłości, mieszając się w różne pary. Sebastian Szczęsny po 17 latach pracy w TVP odszedł z stacji i rozpoczął pracę w TVN. Będzie tam pracował jako komentator Pucharu Świata w skokach narciarskich. Skoki pasują do oferty TVN i takich programów, jak i Hotel Paradise. Tam też, żeby wygrać, trzeba wszystkich przelecieć. Nie da się ukryć, że w słowach Kuby Wojewódzkiego jest dużo racji. Uczestnicy Hotelu Paradise faktycznie łączą się w przeróżne pary i starają się nawiązać bliskie relacje z innymi zawodnikami, byleby pozostać w programie. Jednak, wbrew pozorom, w programie wcale. Jak mogliby się spodziewać niektórzy widzowie? Hotel Paradise prowadzi, obecnie emitowany jest czwarty sezon show. Thank you.